Cześć, to Julka. Dzisiaj przede mną nie lada wyzwanie. Chciałabym przedstawić Wam dzisiaj jeden z najstarszych instrumentów, czyli harfę. Harfa jest instrumentem strunowym, szarpanym, ale tym trudnym zadaniem będzie przedstawienie Wam grupy instrumentów perkusyjnych. Dlaczego ta grupa instrumentów perkusyjnych jest taka problematyczna? Ponieważ wliczając w to różne przeszkadzajki, instrumenty etniczne, możemy doliczyć się nawet 2500 instrumentów perkusyjnych. Jakbym chciała je wszystkie przedstawić, to nie starczyłoby mi zupełnie czasu. Dlatego dziś skupimy się głównie na takich instrumentach perkusyjnych, które możemy znaleźć w orkiestrze, oraz dowiemy się trochę o tym, jak to jest być perkusistą, a opowie nam o tym mój kolega z Orkiestry Opery Śląskiej, Tomek. W orkiestrze instrumenty perkusyjne rzadko kiedy mają jakąś taką główną melodię, ale za to, kiedy mają już jakieś swoje wejście, jest ono nie do niezauważenia. Na instrumentach perkusyjnych dźwięk wydobywamy zazwyczaj za pomocą pałek drewnianych lub metalowych, ale istnieją też inne sposoby wydobywania dźwięku. Jednym z najbardziej znaczących instrumentów perkusyjnych, które możemy znaleźć w orkiestrze, są kotły. Kotły należą do podgrupy instrumentów perkusyjnych zwanej membramofonami. Są to takie instrumenty, w których źródłem dźwięku jest drgająca membrana. A dodatkowo wśród tych membramofonów kotły zaliczają się do instrumentów o określonej wysokości dźwięku, gdyż grając na nich właśnie można wydobyć dźwięki o określonej wysokości. Inną podgrupą instrumentów perkusyjnych są idiofony, czyli takie instrumenty, które w zasadzie całe drgają i całe są tym źródłem dźwięku. Możemy wyróżnić tutaj idiofony sztabkowe, które bardzo często właśnie możemy zobaczyć i usłyszeć w orkiestrze. 4 idiofony sztabkowe, które najczęściej wykorzystywane są w muzyce symfonicznej czy operowej, to ksylofon, marimba, dzwonki, oraz wibrafon. Dzisiaj instrumenty perkusyjne przedstawi nam Tomek. I moje pierwsze pytanie, jak instrumenty perkusyjne się dzielą? Instrumenty perkusyjne generalnie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są idiofony, czyli wszystkie instrumenty sztabkowe oraz talerze, trójkąty, kałble oraz membranofony, czyli instrumenty posiadające membranę, czyli upraszczając wszystkie bębenki. Każda z tych grup dzieli się jeszcze na dwie takie mniejsze grupy, czyli instrumenty o określonej wysokości dźwięku i nieokreślonej wysokości. To skoro tyle jest tych instrumentów perkusyjnych, czy to oznacza, że perkusista musi umieć grać na wszystkim? Dokładnie tak. W cyklu całego kształcenia perkusista musi przerobić wszystkie takie najważniejsze instrumenty perkusyjne, zaczynając od werbla, poprzez ksylofon, wibrafon, marimbę, kotły oraz w zasadzie instrumenty perkusyjne, które się tam w trakcie nauki pojawiają. A jak to jest potem w orkiestrze? Generalnie w orkiestrze występuje podział na kotlistę oraz perkusję tutti, czyli całą resztę. Czyli teoretycznie kotlista powinien być jeden, wiadomo, że nie do końca to może zawsze działać, dlatego że jeżeli się rozchoruje, to by na tych kotlach grał. No tak. Także zawsze musi być jakieś zastępstwo, ale generalnie jest tak, że jest kotlista oraz reszta perkusistów, którzy obsługują pozostałe instrumenty perkusyjne. A Tomku, powiedz mi, który z tych instrumentów perkusyjnych jest dla Ciebie najtrudniejszy? Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to spośród tych wszystkich instrumentów, na których gramy w orkiestrze, najtrudniejszy jest trójkąt. Taki mały, może niepozorny, ale właśnie. Generalnie wymaga bardzo dużego skupienia. Wyobraźmy sobie, że podczas trwania całej opery czy symfonii ten trójkąt wchodzi 2 razy. No tak. Solo, gdzie orkiestra nie gra, więc trzeba być skoncentrowanym. Na 100% i jeszcze oczywiście trzeba w ten trójkąt trafić. Bardzo często się zdarza, że chcemy uderzyć ładnie, żeby ładnie brzmiał ładnym dźwiękiem i zdarza się tak zwany niedolot, czyli nie trafiamy i wtedy jest, że tak powiem, klops. Rozumiem. Czyli paradoksalnie jednak ten trójkąt. Dla mnie osobiście. Tomku, to w takim razie jakbyś mógł przedstawić nam instrumenty, które tutaj widzimy. Te instrumenty są przedstawiciele tej jednej grupy instrumentów perkusyjnych membranofonów. Membramofony. Wyróżnia je to, że posiadają membrany 2. Z przodu i z tyłu. Tak. Okay. Werbel, jak i duży bęben. Werbel też posiada dołu sprężyny, które po włączeniu instrument ten ma inny dźwięk. Bez sprężyn. Ze sprężynami. To w takim razie znamy już werbel i widzieliśmy duży bęben, a tutaj co to są za instrumenty? Tutaj mamy talerze a-dur, które zaliczają się do grupy diofonów metalowych. Talerze są 2. Uderzamy w ten sposób. A tu Twój ulubiony instrument, czyli trójkąt. Tak. I gdzie trzeba stuknąć? Tutaj. Tu? W okolicy. Kolejnym instrumentem, który dzisiaj poznamy, jest harfa. Jak już wspomniałam, harfa jest jednym z najstarszych instrumentów, a jej historia sięga nawet starożytności. Harfa jest instrumentem strunowym, ma tych strun 47, ale nie pociągamy tutaj żadnym smyczkiem po strunach, tak jak w przypadku instrumentów strunowych, smyczkowych, a wydobywamy dźwięk za pomocą szarpania palcami, gdyż harfa jest instrumentem strunowym szarpanym. Harfa jest instrumentem szczególnym, gdyż jest dość samodzielna. Można na niej zagrać jednocześnie melodię i akompaniament. W orkiestrze najczęściej możemy spotkać 1 lub 2 harfy. Ale bardzo chętnie korzystają z niej kompozytorzy operowi, gdyż akompaniament harfy i w ogóle jej dźwięki pięknie dopełniają głos śpiewaków, którzy śpiewają w operze. Dzisiaj o harfie opowie nam Pani Marta. Dzień dobry. I teraz tak, widzimy, że ta harfa to jest wcale taki niemały instrument. To proszę nam powiedzieć coś więcej o jego budowie. Harfa od 1000-leci miała kształt trójkąta z napiętymi strunami. Podstawowe elementy konstrukcji to jest baza. Z bazy wyrasta pionowo słup pod kątem. Mamy pudło rezonansowe, całość połączona jest szyją z napiętym rzędem strun. W dużej harfie współczesnej jest ich 47. Ponadto harfa jest wyposażona w pedały, które służą do przestrajania strun. Czyli dzięki tym pedałom można grać więcej dźwięków, tak? Tak. Dzięki pedałom na każdej strunie można uzyskać 3 dźwięki. Przestrajanie harfy odbywa się w czasie gry. To proszę mi powiedzieć, w jaki sposób wydobywamy na harfie dźwięk? Używamy do tego celu opuszków palców. Nie używamy plektronów, tak jak gitarzyści. Gramy palcami, zwykle w środkowej części harfy. Proszę zwrócić uwagę, jak piękny efekt można właśnie uzyskać opuszkiem przy użyciu pedałów. Jest to typowo harfowy efekt brzmieniowy i być może dlatego ludziom harfa kojarzy się z muzyką niebiańską. A widzimy, że siedzi teraz Pani przy jakimś innym modelu harfy. Proszę powiedzieć, co to jest? To jest bardzo często używany typ harfy mniejszej. To jest harfa haczykowa. Używają jej dorośli i dzieci. Harfa haczykowa wyposażona jest w rząd haczyków, które przystrajają struny i właśnie ma tę zaletę, że dzieci od początku szkoły podstawowej już mogą rozpocząć naukę gry na harfie. Dziewczęta i chłopcy, podkreślam. Ponieważ nie jest prawdą, że harfa jest instrumentem dla kobiet. Połowa wirtuozów światowej klasy, harfistów, to są właśnie mężczyźni. Mężczyźni grają na harfie równie dobrze jak kobiety. No tak. A jeszcze podpytam, bo zarówno przy poprzedniej harfie, jak i tutaj widzę, że te struny są jakieś kolorowe. Dlaczego tak jest? No to ma głęboki sens. Gdyby nie te kolory, struny byłyby jednolite i harfiści po prostu myliliby się co chwilę. No tak. Mam nadzieję, że nie pogubiliście się w gąszczu instrumentów perkusyjnych, a ewentualnie zasłuchaliście się w piękne dźwięki harfy. Słuchajcie, dzisiejszym odcinkiem kończymy już serię o instrumentach. I mam dla Was jeszcze jeden bonusowy odcinek, w którym porozmawiamy sobie trochę o różnicy pomiędzy filharmonią, operą i w ogóle o takim koncertowym savoir-vivre. Jak zwykle przypominam o kolorowankach, które umieszczę w opisie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nic nie przegapić i do zobaczenia!